Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Z tobą na fali. Z tobą na fali. Dzisiejszy vlog będzie na dwa tematy. Pierwszy temat to wyzwanie. Nie kupuję żadnych nowych ciuchów w 2020. Drugi temat to jak dobierać ciuchy w kontrastujących kolorach, czyli w jednym z głównych trendów tego sezonu letniego. No i kochani, od razu przejdźmy do rzeczy. Jak wiecie, przynajmniej ci, którzy obserwują mnie od dawna, cały ten vlog wziął się właśnie z wyzwania. Nie kupuję żadnych ciuchów nowych w sklepach w roku 2020. Jak mi idzie to wyzwanie? No, jeżeli obejrzycie poprzednie vlogi, to będziecie widzieć, że kupuję raczej dosyć dużo ciuchów z second handów używanych w lumpeksach i do tej pory nie kupiłam ani jednej rzeczy w zwykłym sklepie czy w galerii. Zdarzyło mi się kupić rajstopy i skarpetki, no gdyż takie rzeczy jednak z powodów higienicznych, a także praktycznych, czyli po prostu ich zużycia, czasem trzeba kupować nowe, ale inne ciuchy i buty do tej pory i także akcesoria, super modne akcesoria na ten sezon, wszystkie zostały zakupione w lumpeksie, także jestem z siebie dumna, mam nadzieję, że niektórzy z Was też podjęli to wyzwanie albo zechcą je podjąć, także bardzo Was namawiam. Nie tylko jest to ekologiczne kupowanie takich ciuchów, ale też jest to ekscytujące. Mamy taki dreszczyk emocji, który wiąże się z polowaniem właśnie i z szansą zakupienia za kilka złotych czegoś ekstra, czegoś wyjątkowego, czegoś firmowego i takiej jakości, na którą normalnie nie moglibyśmy sobie często pozwolić, kupując ciuchy nowe w sklepach. Także kochani, jeśli chcecie zobaczyć, co takiego udało mi się polować, zobaczcie poprzednie vlogi. Dzisiaj też pokażę Wam trochę nowych ciuchów, czyli ciuchów dla mnie nowych, ale zakupionych z drugiej ręki. I zobaczcie teraz stylówki w kontrastujących zestawach, kontrastujących ze sobą mocnych kolorach. Jest to jeden z głównych trendów sezonu, tego sezonu letniego, wiosennego. Wszystkie te ciuchy zakupiłam w ostatnich kilku tygodniach. I również akcesoria. Większość rzeczy pokazanych tutaj to są właśnie zakupy z ostatnich tygodni i celowo dobierane w taki sposób, by pasowały do tych kolorowych, kontrastujących trendów. No i pierwszą zasadą ubierania się w takim stylu właśnie kontrastujących ze sobą kolorów to czyste kolory. Tutaj już nie jak w pastelach złamane, delikatne barwy, ale właśnie mocne, czyste kolory. Często są to kolory podstawowe lub ich pochodne, czyli na przykład czerwień, żółć, niebieski, zielony, pomarańcz, fiolet. Będą to kolory, które są bardzo dobre na lato, bo dają nam dużo energii, wprawiają nas w dobry nastrój. Zasada numer jeden to dobierajmy czyste barwy. Zazwyczaj fajniej wygląda to, jeżeli dobieramy barwę jasną i ciemną, albo takie barwy, które są barwami dopełniającymi. Co to oznacza? Kochani, barwy dopełniające to takie barwy w kole barw, możecie sprawdzić sobie takie koło w internecie, które leżą po przeciwnej stronie. Z punktu widzenia fizyki jest to światło w takich kolorach, które razem nałożone na siebie stworzą nam białe światło. Tak jak wszystkie barwy połączone razem, barwy tęczy, barwy światła. Przykładowo kolor czerwony z zielonym, będą to barwy właśnie dopełniające, kolor żółty z fioletowym, kolor pomarańczowy z niebieskim. Także te kolory, mimo że są jakby najbardziej do siebie przeciwstawne, będą też najlepiej razem wyglądały. Drugą zasadą jest to, że możemy też dobierać barwy pochodne, czyli barwy znajdujące się obok siebie na tym kole. Tylko tutaj mamy troszeczkę inny efekt, a my chcemy uzyskać bardziej właśnie kolory kontrastujące ze sobą. No i zobaczmy sobie tutaj kilka stylizacji. Pokazywałam już takie stylizacje w programie o sukienkach między innymi oraz w niedawnym holu lumpeksowym, gdzie właśnie miałam na sobie sukienkę, którą teraz zobaczycie. Taka granatowa sukienka, więc jest to kolor niebieski podstawowy, ale bardzo ciemny. I połączony jest tutaj z czerwienią. Nie są to kolory dopełniające, ale to jest bardzo klasyczne połączenie i bardzo pasujące do siebie połączenie barw. Zobaczcie, ta sukienka granatowa tutaj z takimi limonkowymi trampkami, które właśnie fajnie kontrastują i do tego czerwone dodatki. Fajnie dobrane korale takie ludowe i torba również w stylu takim folkowym, w bardzo podstawowych kolorach, dobranych bardzo ładnie do siebie. Zauważcie, że właśnie takie zestawienia często występują w
strojach folkowych i w ogóle w ludowej sztuce. Taki bardzo klasyczny i bardzo, bardzo ładny zestaw według mnie. Zobaczcie, tutaj mam drugą propozycję, tą samą sukienką, dobrane są żółte dodatki, torba, pasek żółty, te same trampki, także bardzo łatwo możemy tutaj sobie zmieniać dodatkami rodzaj stylizacji, kolorystykę stylizacji. Takie ciuchy uniwersalne są zawsze fajne i do nich można dobierać właśnie takie kontrastowe, mocne dodatki, które dodadzą charakteru. Mam nadzieję, że te stylizacje się Wam podobają. Następny zestaw. Aha, jeszcze przy okazji zobaczcie tutaj z poprzednich właśnie vlogów. Mamy sukienkę taką, jedną z moich ulubionych, zieloną, w takim mocnym, trawiastym, zielonym kolorze. I nieprzypadkowo właśnie dobrane z dopełniającym kolorem dodatków, czerwonymi dodatkami, sandałkami od Prady, paskiem. Bardzo fajnie to wygląda według mnie. Świetny zestaw kolorów, zielony i czerwony rewelacyjnie wyglądają razem i to w zasadzie we wszystkich odcieniach. Zwróćcie uwagę, że zależnie od odcieniu zieleni możemy dobierać różne odcienie też czerwieni. Jeżeli mamy na przykład ciepły odcień zieleni, tak jak był w tej sukience, to fajnie wyglądają tu też cieplejsze odcienie czerwieni, ale taka bardzo intensywna czerwień. Natomiast do sukienki, którą za chwilę zobaczycie, która ma taki zimny, zielony kolor, trochę wpadający w taki turkus jakby, szmaragd. Do tego będzie świetnie wyglądał znowu czerwony, ale taki malinowy lub wręcz ciemny róż. Też jest to jakby odcień czerwieni, tylko taki właśnie chłodniejszy. I takie kolory będą też rewelacyjnie ze sobą kontrastowały. Tutaj zobaczcie, niedawno również zakupiona przeze mnie jedwabna sukienka z taką falbaną. Przepiękna sukienka. Do różowego retro paska, w takim właśnie ciemnofuksjowym kolorze, ja bym to nazwała. Bardzo podoba mi się ten zestaw i tutaj buty troszkę przypominające też odcieniem tą sukienkę, czyli taki zielonkawo-niebieski kolor. Dobrze, idźmy dalej, kochani. Teraz stylizacja ze spodniami i tutaj zobaczycie dwie barwy już bardziej pochodne niż dopełniające, czyli czerwień i żółć. Zobaczcie, jak tutaj dobrałam czerwone spodnie, to są takie spodnie z Primarku, bardzo takie podstawowe, powiedziałam, bardzo wygodne, luźne, wiązane na taki fajny sznurek z przodu i do tego dobrana troszkę w stylu retro, taka bluzka żółta, również właśnie takie kontrastujące plamki, czerwone, czarne i zielone, z fajnym wiązaniem z tyłu czarnym, który też stanowi taki element kontrastu, do tego czerwone sandały, może być do tego żółta torebka. Słuchajcie, jeżeli dobieracie dodatki do takich strojów kontrastowych, to wybierajcie jeden z tych kolorów, który jest w stylizacji, albo jeszcze kolejny, inny kontrastujący, czyli przykładowo zielono-czerwone zestawienie, może do tego być super żółta torebka, albo torebka w jeszcze innym, ale też takim kontrastującym kolorze. Nie polecam Wam wybierania jeszcze z całkiem innej puli barw torebki lub innych dodatków, bo będzie to wprowadzało chaos do stylizacji. Czyli tutaj wybierajmy raczej właśnie nie neutralne dodatki, tylko dodatki też w mocnych kolorach, najlepiej jednym z tych, które są w stroju. I teraz zobaczcie przykładowo, tutaj mam taką stylizację, w której jestem też ubrana, ze spodenkami w różnych kontrastujących kolorach. Na granatowym tle mamy żółty, zielony, niebieski, czerwony, czyli te podstawowe barwy. I wybierajmy dodatki w jednym z tych kolorów, na przykład w jednej stylizacji tutaj, tak jak w tej czerwonej bluzce, jestem z czerwonym paskiem, z żółtą torebką, jak najbardziej super wyglądać będzie, czy to z butami czerwonymi, czy zielonymi. Jedna z tych barw, która jest w spodenkach, będzie najlepiej do tego pasować i nie będzie wprowadzać nam kolejnego jakoś chaotycznego elementu, tylko będziemy wyglądać super stylowo. I drugi zestaw z zieloną jedwabną bluzką na wierzch, z takim wiązaniem. Ta bluzka ma przepiękny kolor i do tego właśnie takie ala zamszowe czułenka w kolorze zielonym dobranym do bluzki. Można do tego dobrać właśnie jeszcze żółtą torebkę, żeby dodatkowo rozświetlić tą stylizację. Mnie się bardzo to podoba, jest to takie naprawdę fajne, letnie, optymistyczne i pozytywne. Mam nadzieję, że Wam też się podobają te stylówki kolorowe. Piszcie w komentarzach, które stylówki są z Waszym zdaniem najlepsze, najbardziej udane. Ja oczywiście mam swoich faworytów, więc chętnie z Wami o tym podyskutuję. I zapraszam Was na kolejne vlogi. Będzie następny vlog o wzorach na lato, o różnych ciuchach właśnie, w różne wzorki, kwiatki, kropki i tak dalej. Oczywiście następne hole będą, także zapraszam serdecznie. Zajrzyjcie na mojego TikToka, na mojego Instagrama, tam też pojawiają się różne rzeczy i na temat eko, ciuchów, i na temat ekologii ogólnie, a także stylówki modowe.
Kochani, dziękuję za polubienia i bardzo proszę Was o subskrypcję. Jeżeli podobał się Wam program i chcecie widzieć, co będzie dalej, proszę zasubskrybujcie kanał. To jest mi bardzo potrzebne i bardzo dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali i chcą oglądać moje vlogi. Kochani, do zobaczenia za niedługo. Zapraszam serdecznie. Cześć! Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Tym razem pozdrawiam bardzo serdecznie moich uczniów, a szczególnie tych uczniów, którzy niestety już odeszli ze szkoły i nie będziemy się tak często widywać. Mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie. Całuję Was bardzo mocno. Miłych wakacji. Pozdrawiam wszystkich Wolkan.